Czy ktoś pytał o nową niszczarkę 10 poziomu Badgera? A może ktoś pytał o nową linię czołgów ciężkich francuskich? Tak więc, tak jest. Dzisiaj o tym Wam powiem. Pojawił się artykuł na ten temat, gdzie już niedługo będziemy mogli się spodziewać właśnie tych maszyn. Ja oczywiście nazywam się Hincul i zapraszam na materiał. Powiem Wam kilka słów na temat właśnie nowych pojazdów, które się pojawią. Powiem Wam. W sekrecie ile potrzebujemy expa na te pojazdy. Kilka słów jeszcze dodam od siebie. W każdym razie pojawił się artykuł od wargamingu informujący nas, że już niedługo pojawi się Badger. Jest to nowa niszczarka poziomu 10. Badger będziemy mogli badgera wyexpić sobie od Tortoisa. Ja akurat już zebrałem expa, wczoraj to właśnie zrobiłem, ile potrzebujemy expa. Ano, zobaczcie sami. 235 tysięcy potrzebujemy EXPA na Badgera, tak więc średnia można powiedzieć wartość 235 tysięcy musimy zebrać. Szczerze powiem ja chyba dwa dni temu już to skończyłem, grałem troszeczkę Tortoise'em, gdzie mieliśmy mnożnik razy 5 plus do tego teoria strun, jakieś włączone boosty do EXPA i momentalnie zebrałem właśnie już na Tortoise'ie, mam przygotowane wolne doświadczenie. A czy wolne, no doświadczenie na tortoise, gdzie później będę mógł sobie odkryć badżera, jak tylko wejdzie do gry. W każdym razie tu zobaczymy, jeszcze Wam pokażę, jakie parametry ten pojazd posiada. Nie ma jakichś większych różnic, jeżeli chodzi o wersję konsolową, a pc I tak, penetracja 272 na pocisku tym podstawowym, uszkodzenia 480, aczkolwiek tu ten pojazd przelatuje w granicach 10 sekund bez żadnych wyposażeń i tak dalej, tak dalej. Co dalej, jeżeli chodzi o czas skupiania 1,7, 1, bardzo ładna wartość, jeżeli chodzi o celność 0,30, również coś pięknego, tak więc słuchajcie, no trzeba będzie uważać na ten pojazd. Pojazd bardzo fajnie opancerzony, bardzo dobre opuszczanie działa, bo mamy aż minus 10 stopni, jeszcze lepiej niż na e tak więc bardzo fajnie. Zobaczcie, z przodu jest 355 mm pancerza, boki, no troszkę gorzej, bo 100, ale mimo wszystko to nie jest mało, więcej chyba niż na E3. Trójce i 38 mamy z tyłu. Pojazd dość ciekawy, tak naprawdę bardzo ciekaw jestem tego pojazdu. Co dalej? Co dalej możemy powiedzieć? Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, 30 km na, na godzinę. Jeżeli chodzi o silnik 950 KONI, tak jest, tak jak tak samo jest tu. Jedynie co. Prędkość cofania tylko 12 km na godzinę to może być dość, można powiedzieć, kłopotliwe, ale zobaczymy. Na razie nic nie gdybamy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie pojazd bardzo fajny, brytyjski, niszczyciel czołgów 10. poziomu to jest chyba na podwoziu Conquerora, o ile dobrze widzę. Tak więc zobaczymy, jak ten pojazd będzie się spisywał w grze. Co dalej, co dalej można by było powiedzieć na temat właśnie nowych pojazdów? No i oczywiście to będzie, ten pojazd będziemy mogli sobie wyekspić od Tortoisa. Wiem, że na pc zabrali Gwiazdę Śmierci. Nie ma już Gwiazdy Śmierci. Zamiast, właśnie linia prowadzi od Tortoisa do Badgera, a gwiazdy. W ogóle nie ma, jest to pojazd specjalny. U nas Wargaming nie usuwa gwiazdy, możemy ją sobie zatrzymać. Tak więc bardzo fajnie, i możemy, jeżeli ktoś jest zainteresowany również gwiazdą, może również wyekspić gwiazdę od Tortoisa. Akurat Wargaming konsolowy nie usuwa pojazdów, tak jak jest to na PC, -cie. bardzo fajnie, moim zdaniem. I teraz kolejna rzecz. Nowa linia czołgów ciężkich, francuskich. Tak one wyglądają i tu zaczynamy od siódmeczki. siódemką expimy, robimy ósemkę, później jest dziewiątka, następnie od dziewiątki oczywiście jest to dziesiątka. I teraz jak to wygląda jeżeli chodzi o EXPA? Zobaczcie na dziesiątkę potrzebujemy 182 tysiące EXPA, niewiele szczerze powiem, na dziewiątkę 151, tak to mniej więcej wygląda. Co mogę powiedzieć na temat kurcze tych pojazdów? Czy one będą dobre, czy one raczej niezbyt są, można powiedzieć, dobrymi pojazdami w grze? World of Tanks. Trudno mi naprawdę powiedzieć cokolwiek z tego względu, że nimi nie grałem. Patrząc na wersję pc nie możemy mieć jakiegokolwiek porównania. Z tego względu, że oczywiście ta gra ma wiele, wiele różnic w porównaniu do wersji konsolowej. Ale przykładowo, dziesiątka. Dziesiątka będzie posiadała dwa działa. Pierwsze działo mamy 120 z dość fajnymi parametrami. No, dokładna nazwa to jest AMX M4MLE54, taka jest nazwa dziesiątki. I teraz tak: punkty wytrzymałości 2200, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, no taka typowa, można powiedzieć, dla. Ciężkiego 40 km na godzinę, aczkolwiek, no wiadomo doskonale, wiecie, że dużo jest pojazdów ciężkich, gdzie mają tą prędkość maksymalną zdecydowanie niższą. I teraz tak, jeżeli chodzi o pancerz, pancerz z przodu mamy 220, to więc nie mało. Jeżeli chodzi o boki 60, tył 40. Jeżeli chodzi o pancerz wieży 300 mm z przodu, 80 boki i 40 z tyłu. I teraz tak, działo, najpierw Wam pokażę, działo, parametry działa. 120 i tak uszkodzenia mamy 400 na strzał, tak więc jest ok moim zdaniem i teraz zobaczcie na czas celowania 1,8, celność jest 0,33, tak więc jest bardzo fajnie moim zdaniem, bardzo podobne, można by było powiedzieć parametry do super Conquerora tak, ale no tu mamy 5,5 5 ,5 strzała na minutę i penetracja 264 315 tak więc no jest troszkę troszkę gorzy a teraz drugie działo weźmiemy sobie a i opuszczanie działa mamy minus 8 stopni i teraz to drugie działo to jest 130 z większymi uszkodzeniami bo mamy na strzał 560 ale penetracja zobaczcie jest bardzo bardzo słaba 250 penetracji mamy na pocisku podstawowym na tym premium mamy 280 Heh, lipa, trochę na no jak na dziesiątkę To naprawdę kiepsko I teraz tak, czas skupiania 2,2 ,2, Celność 0,35 No przy tych parametrach działa 130, 130 mm, 0,35 Moim zdaniem no nie jest źle Jeżeli chodzi o celność, aczkolwiek no tu Parametry, jeżeli chodzi właśnie o kurcze, penetrację lipa totalna, i prawdopodobnie w większości będzie używało właśnie tego działa pierwszego, czyli działa 120 mm, gdzie mamy o, o wiele większą penetrację. Tak więc słuchajcie, te pojazdy już niedługo nam się pojawią, prawdopodobnie na samym początku jakoś nowego roku. Jak tylko coś cokolwiek będę wiedział, a kto wie, może dla Was zrobię wcześniej materiał na temat właśnie tych pojazdów. Zobaczymy parametry tych pojazdów, o ile mi Wargaming oczywiście pozwoli Wam pokazać wcześniej, bo ja już widziałem. Ale w każdym razie zapytam, zobaczymy. I kolejna rzecz jest taka, pojawia się znowu mnożnik razy 5 po nowym roku. Bardzo fajnie. Mnożnik razy 5 znowu nam się pojawi 1 stycznia. Do 2 stycznia, tak więc bardzo fajnie. Jeżeli ktoś XP jakiekolwiek pojazdy, jest to naprawdę niesamowite przyspieszenie. Możemy bardzo szybko, szczerze Wam powiemy słuchajcie, wczoraj. Nie, przedwczoraj jak było to razy 5 na się po jednej bitwie z bustami. zrobiłem chyba 28 tysięcy expa po jednej bitwie zdobyłem właśnie kurczę z tym mnożnikiem razy 5. No coś pięknego. No i mamy dalej cały czas tego kurczę składaka możemy zdobyć, jeżeli ktoś jeszcze nie zdobył ma szansę. Chyba to kończy się już 2 stycznia, tak więc jeszcze parę dni Wam zostało. Z mojej strony to wszystko, piszcie co sądzicie na temat ogólnie Badgera, czy będzie ktokolwiek z Was próbował zrobić ten pojazd, czy jesteście zainteresowani nowymi czołgami ciężkimi nacji francuskiej. Ja szczerze powiem, bardzo ciekaw jestem właśnie Badgera, bo E3 fajnie mi się grało, zobaczymy jak będzie Badger się spisywał, mamy mniejsze uszkodzenia, aczkolwiek przadunek jest szybszy. No, i ten pancerz też jest dość ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z mojej strony, to wszystko. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!